W uzupełnieniu do wykładu wprowadzającego do tematyki praw potęgowych musimy sobie powiedzieć jeszcze o dwóch rozkładach. Pierwszym rozkładem jest rozkład Zipfa, który zawdzięczamy George'owi Zipfowi, który był amerykańskim lingwistą, filologiem, który pracował jednocześnie we Francji i na Harvardzie, a w swoich pracach zajmował się taką lingwistyką obliczeniową, ilościową. W swoich badaniach starał się zdefiniować pojęcie wielkości słowa i zaproponował całkiem zrozumiale, żeby wielkością słowa była częstotliwość używania tego słowa w danym języku. Widzicie tutaj chmurkę, która pokazuje najczęstsze słowa w języku angielskim. Łatwo się domyślić, że najczęstsze jest zaimek the, no ale też mamy tutaj przyimki of, from, jakieś spójniki, partykuły itd., itd. Zipf dokonał takiej analizy ilościowej, rzeczywiście postarał się zmierzyć częstotliwość wykorzystywania dużej liczby słów i kiedy spróbował je wykreślić na wykresie, to odkrył zupełnie zdumiewającą rzecz, mianowicie bardzo dużą regularność, jeśli chodzi o związek pomiędzy częstotliwością używania danego słowa, a pozycją tego słowa w rankingu. Mianowicie okazało się, że relacja pomiędzy częstotliwością użycia słowa Y i pozycją w rankingu R jest rządzona prawem potęgowym o wykładniku charakterystycznym beta, gdzie to beta dla języka angielskiego przyjmuje wartość mniej więcej 1,1. Na tym wykresie widzicie ten związek już w skali obustronnie zlogarytmowanej, zatem tutaj mamy logarytm częstotliwości na osi Y, na osi X-ów mamy logarytm pozycji w rankingu najczęstszych słów, no i jak widzicie przez dużą, dużą część języka, czy słownika, ta zależność jest bardzo ładnie spełniona, ona nieco się załamuje tutaj na koniec dla rzadkich słów, ale zwróćcie uwagę, że w tym przypadku mówimy o słowach bardzo, bardzo rzadkich, to są słowa, które są wysoce specjalizowane, one zazwyczaj nie występują w słowniku takich zwyczajnych szaraczków. Mówimy tutaj o słowach, których użycie w języku jest zupełnie okazjonalne. Co zdumiewające, okazuje się, że to prawo jest uniwersalne, to znaczy ono jest spełnione dla wszystkich języków i częstotliwość użycia poszczególnych słów jest oczywiście dla różnych języków, w zależności od ich bogactwa, rozmiaru, słownika, ten współczynnik beta będzie troszeczkę inny, no ale co do zasady, tak, mamy tutaj prawo potęgowe, czyste prawo potęgowe, z tym, że, zwracam jeszcze raz uwagę, to prawo potęgowe wiąże coś liczonego, mierzonego, to znaczy częstotliwość użycia danego słowa, z pozycją tego słowa w rankingu, tak, tu na osi X-ów. Drugim rozkładem, który powinniśmy tutaj sobie wspomnieć, jest rozkład Pareto. Nazwisko Wilfredo Pareto na pewno nie jest Wam obce. Słynny włoski socjolog i ekonomista, który jest chyba najbardziej znany z dwóch rzeczy. Po pierwsze z pojęcia Pareto optymalności, z którą na pewno zderzyliście się w systemach, czy dyskutując o komputerowym wspomaganiu decyzji, czy w ogóle w takich teoriach zarządzania i teoriach decyzji. A druga sprawa to oczywiście reguła 80-20. Reguła 80-20, w której różne mniej czy bardziej humorystyczne wersje pewnie znacie. 20% klientów generuje 80% wszystkich problemów, albo 20% czasu spotkania generuje 80% wszystkich sensownych wyników tego spotkania, ale też na przykład fakt, że 80% czasu nosicie tylko 20% swoich ubrań, pozostałe 80% ubrań moglibyście spokojnie wyrzucić albo rozdać i nic by się nie zmieniło. Ta zasada ma też zastosowanie na przykład przy szybkim czytaniu, kiedy pierwsza reguła, której uczycie się ćwicząc szybkie czytanie, polega na pre-screeningu, czyli takim szybkim przejrzeniu analizowanego tekstu po to, żeby właśnie wychwycić 20% tych słów kluczy, które pozwolą Wam zrozumieć 80% całej zawartości tekstu. Sam Pareto, który nigdy nie był autorem tej reguły, to znaczy w jego pismach nigdy to nie było wyspecyfikowane jawnie w postaci właśnie 80-20, ta reguła znacznie poprawniej mogłaby być przypisana amerykańskiemu naukowcowi, który się zajmował zarządzaniem
który się nazywał Joseph Juran. Natomiast sam Pareto, jak apokryficzna historia głosi, miał ponoć wpaść na ten pomysł, zbierając groszek w przydomowym ogródku, gdzie zauważył, że 80% zbiorów groszku dotyczyło tylko 20% krzaczków i w gruncie rzeczy mógłby wyrugować spokojnie pozostałe 80% krzaków bez specjalnej straty dla bogactwa swojego zbioru. Pewnie historia nieprawdziwa, ale ładna. Natomiast w swoich pismach rzeczywiście Pareto bardzo mocno zajmował się kwestią nierówności w dystrybucji dochodów, dystrybucji dóbr, dystrybucji dostępu do tych dóbr, stąd też prawdopodobnie takie silne powiązanie jego z tą zasadą. Dlaczego wspominam o Pareto i o rozkładzie Zipfa? Dlatego, że te dwie rzeczy są ze sobą bardzo ściśle związane. Mianowicie rozkład Zipfa i rozkład Pareto są swoimi lustrzanymi odbiciami. O ile rozkład Zipfa mówi nam, jaka jest mierzona wartość w zależności od pozycji w rankingu, to jest ta zależność, ona wiąże ze sobą konkretną wartość, na przykład liczbę mieszkańców miasta w zależności od rankingu, pozycji w rankingu najbardziej zaludnionych miast w danym kraju. Tutaj widzicie wykres pokazujący wielkość miast w kilku wybranych krajach. Rysunek ukradłem ze strony francuskiej, stąd też nazwy krajów po francusku. Niemcy, Brazylia, Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, Indonezja, Nigeria, Rosja. W zależności od pozycji w rankingu. Zatem tutaj mamy najludniejsze miasto, tutaj drugie największe miasto, trzecie największe miasto, czwarte największe miasto i tak dalej, i tak dalej. Zatem dla odpowiednich miast, dla odpowiednich krajów tutaj będzie na przykład dla Niemiec będzie Berlin, dla Rosji będzie tutaj Moskwa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rozkład Pareto to jest ten sam rozkład, gdybyśmy go obrócili wokół tej przekątnej osi symetrii, dlatego że rozkład Pareto mówi nam, ile jest miast, które mają populację n bądź większą. Zatem już widzicie, że rozkład Pareto jest rozkładem kumulatywnym. Gdybyśmy obrócili ten wykres i na osi Y umieścilibyśmy pozycję w rankingu, a tutaj umieścilibyśmy populację i mielibyśmy po kolei od najmniejszego do największego miasta, to moglibyśmy sobie zadać pytanie, jaki procent miast ma populację większą niż zadana i dostalibyśmy właśnie wtedy rozkład Pareto. Co być może na liczbach i to też tłumaczy, skąd się bierze to 80-20. Mianowicie reguła ta wynika wprost z własności rozkładu potęgowego. Jeszcze raz powtórzmy, rozkład Pareto jest rozkładem kumulatywnym. Odpowiada na pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X przyjmie wartość większą niż jakaś zadana wartość. I to jest rozkład potęgowy z wykładnikiem charakterystycznym K, natomiast odpowiadający mu rozkład potęgowy, czyli pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że zmienna x przyjmie dokładnie tę wartość, to jest ten sam rozkład potęgowy, ale z wykładnikiem o 1 mniejszym. Jeżeli tutaj będziemy mieli minus 2, to będziemy mieli minus 3. I skąd zatem 80-20? Ano stąd, że jeżeli sobie wykreślimy to dla typowych scenariuszy użycia, tam gdzie mamy rozkład potęgowy w dystrybucji dóbr, to dostaniemy dokładnie te wartości. Przykładowo, wiemy skądinąd, że dochody w Stanach Zjednoczonych rozkładają się zgodnie z rozkładem potęgowym z wykładnikiem charakterystycznym alfa równym 2.1. Jeżeli byśmy teraz narysowali sobie rozkład kumulatywny, rozkład Pareto dla wykładnika charakterystycznego alfa równe 1.1, to dostalibyśmy dokładnie ten wykres. Ten wykres mówi nam o tym, jaki procent populacji na osi Y zawiera w sobie, czy posiada więcej dóbr niż i tutaj mamy kumulatywne dobra wszystkich mieszkańców Stanów Zjednoczonych umieszczonych od najbiedniejszych do najbogatszych. I kształt tej krzywej właśnie decyduje o tej zasadzie 80-20. Akurat dla wartości alfa 2.1 ten punkt odcięcia tutaj to nie jest dokładnie 80, tylko 86, to znaczy 20% populacji, tak, posiada 86% całych wszystkich dóbr. Tak. Gdybyśmy troszeczkę zmienili ten wykładnik charakterystyczny, no to oczywiście tutaj to by się gdzieś przesunęło, ponieważ ten wykładnik charakterystyczny opisuje rozkłady różnych, dla różnych zjawisk, stąd też to przybliżenie mniej więcej 80, tak, dla punktu, gdzie będziemy sobie odcinali w tej dystrybuancie 20%, to będzie wypadało mniej więcej w okolicach 80-85% na osi X. I stąd
zobaczycie rozkład Pareto wszędzie tam, gdzie oryginalne zjawisko, dla którego ten kumulatywny rozkład chcielibyśmy generować, jest rozkładem potęgowym. I taki jest właśnie związek pomiędzy rozkładami potęgowymi i rozkładem Pareto.